Witam. Generalnie wychodzę z założenia, że analiza partii błyskawicznych nie ma większego sensu, ale tym razem chciałbym zrobić wyjątek. Już sama gra w Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych jest dostatecznie nobilitująca, a dodatkowo jeszcze możliwość zmierzenia się z samym Mistrzem Świata to rzeczywiście jest coś nadzwyczajnego. W piątej rundzie Mistrzostwa Świata w Warszawie zagrałem białymi z Magnusem Karsenem. Rozegraliśmy. Partię katalońską. Jest to moja wielka miłość ostatnio. Partia katalońska, bardzo mi się ten debiut podoba. Miłość jest to odwzajemniona na szczęście, bo wyniki mam całkiem niezłe. Zupełnie inaczej niż z obroną francuską, która również była i jest nadal moją wielką miłością, właściwie przez całą moją karierę. Ale jest to miłość nieodwzajemniona, bo ostatnio wyniki mi się znacznie pogorszyły i rzeczywiście nie wychodzi mi tak, tak dobrze granie partii, obrony francuskiej. Ale z partią katalońską na szczęście jest inaczej. Tu głównym ruchem jest Goniec D2, jeden z moich też ulubionych wariantów partii katalońskiej, to jest skoczek BD2. Troszkę powiedzmy nie tyle zapomniany, co troszkę rzadziej spotykany ruch. Goniec G2, Roszada, Goniec B7, skoczek E5, Hetman C8 i Hetman C2. Za to, to właśnie za co, za co partię katalońską tak bardzo lubię, to jest możliwość grania naturalnych, zdrowych posunięć bez specjalnego namysłu. Zresztą z doświadczenia wiem, że im dłużej myślę nad każdym ruchem, to tym gorszy ten ruch wychodzi. Natomiast jeśli, jeśli gram naturalnie, jeśli gram powiedzmy ruchy, które pierwsze mi przychodzą do głowy, to wtedy okazuje się, że rzeczywiście są to ruchy całkiem niezłe. Komputer aprobuje przynajmniej ich wybór. Partia katalońska jest właśnie takim debiutem, który, który pozwala grać takie ruchy bez, bez zbędnej utraty sił i czasu. Wszystko przychodzi bardzo naturalnie. Wiemy, że w partii katalońskiej Hetman na C2 oczywiście tam powinien stać, to jest najbardziej naturalne dla, dla niego pole. Następnym ruchem jest wieża D1. Jeśli mamy skoczkę na E5, to oczywiście skoczek DF3 możemy zagrać, później rozwinąć gońca. I w końcowym etapie rozwoju figur. Czyli, tak jak mówiliśmy, wieża D1, skoczek F3, goniec F4. W końcowym etapie wprowadzamy ostatnią figurę do gry wieża AC1. Mamy wszystkie figurki świetnie ustawione, jest to bardzo fajna centralna pozycja. Dlatego Karsten zagrał dbc C4. Oczywiście, wymiana Białopolaka jest dla czarnych korzystna. Jest to ten Białopolak na, na polu G2, i jest w katalońskiej główną figurą atakującą białych. Także, tak jak mówiliśmy, jest wymiana. Dla czarnych ta wymiana jest dość, dość korzystna. Goniec G2, król G2, Hetman B7 i po raz kolejny zagrane bardzo szybko, czyli król G1, tak jak zresztą poprzednie ruchy, mimo tego, że, że w tym momencie ruch F3 był dosyć taką rozsądną alternatywą. Może nie tyle rozsądną, co niezłą alternatywą, dlatego że z rozsądkiem wydaje mi się, nie ma to zbyt wiele wspólnego, bo wychodzę z założenia, że bardzo nierozsądne jest ruszanie pionka F w każdej właściwie pozycji, mimo że obiektywnie może ten ruch być całkiem niezły. Natomiast też moje doświadczenie mi podpowiada, że jeśli byśmy zagrali F3, to białe prędzej czy później będą cierpieć za ten ruch. Takie niepotrzebne osłabienia pozycji króla powodują, że właśnie czarne dostaną kiedyś kontrę. Dlatego król G1 zagrane dosyć szybko żeby nie osłabiać tej pozycji właśnie wokół białego króla. Mimo tego, że i tak oczywiście brak białopolaka już powoduje, że w pewnym sensie ta pozycja jest osłabiona. Wieża D8, wieża D1 i wieża C1. Szybko przeklikałem te trzy one również w czasie partii zostały dość szybko zagrane. Po raz kolejny podkreślam właśnie to, co, co mi się bardzo podoba w partii katalońskiej. Wieża D1 zagrane w sekundę, goniec. No, może wrócimy? Wieża d1 zagrane w sekundę, goniec f4, kolejny ruch po bardzo krótkim czasie do namysłu i wieża AC1. I spójrzmy, wszystkie, wszystkie figury białych są bardzo ładnie rozstawione na bardzo dobrych atakujących pozycjach. I oczywiście białe nie musiały tracić na to zbyt wiele czasu i energii, żeby, żeby te ruchy zagrać. Wieża c8 to jest pierwszy krytyczny moment. W ogóle wychodzę z założenia, że w partii szachowej kluczową sprawą dla wyniku jest taktyka. Najczęściej jest to prosta taktyka, nie jakieś tam bardzo złożone kombinacje czy y, wielkie liczenia wariantów, natomiast prosta taktyka. Ta partia jest tego potwierdzeniem. Okej, okay, jest to partia blicowa, także wiadomo, że ta prosta taktyka i sztuczki jest jeszcze ważniejsza niż w partii klasycznej, ale nawet jak widać, w partii, nawet grając, grając Mistrzem Świata, y, w partii Blica. No ale właśnie ranga, ranga zawodów i ranga mojego przeciwnika jednak pozwala myśleć, że, że te sztuczki nie będą tak łatwo wchodziły. A tu się okazuje, że, miały, że odegrały kluczową rolę dla wyniku tej partii. Bo grając wieża C8, Magnus przeoczył pierwszą sztuczkę w tej partii, to znaczy Hetman B3. Teraz na odejście gońca, które oczywiście było w jego planach, nastąpi skoczek A5, wykrzyknik. Okazuje się, że Pionek jest związany, nie można bić na A5 z uwagi na bezbronnego Hetmana na B7. Po odejściu Hetmana następuje skoczek C6, jeszcze dodatkowy ruch wstępem, i białe dominują na całej szachownicy. Także ta pozycja jest już chyba po prostu wygrana. W związku z tym Karsen zdecydował się nie odchodzić gońcem na F8, tylko zagrał ruch A5, który co prawda jest poświęceniem Pionka, choć okej, okay, to nie takie poświęcenie bardziej powiedzmy wymuszone ponieważ w tamtej pozycji nie było co zbierać, tam białe zupełnie dostawały po prostu wygraną pozycję. Natomiast po ruchu A5, A3 i B5 no jest jakieś, jakieś zamieszanie. Co prawda, tracą czarne pionka po skoczek D7, widzicie, bicie proste na B4 i bicie na C4, ale przynajmniej coś się zaczyna dziać. Czarne nie są tak mocno zdominowane jak w poprzednich wariantach. I druga krytyczna pozycja w tej partii, to znaczy Carsten zagrał A4. Sztuczka, po biciu na A4 następuje skoczek B6, widełki na Hetmana i wieżę. Ale tak jak mówiłem, no ta prosta taktyka decyduje, białe wpadają w tę pułapkę. Hetman b A4, i po skoczku B6 mają bardzo ładny, wtrącony ruch Hetman C6, który powoduje, że zostają z dwoma pionkami więcej. Co już powinno być dostateczną przewagą do wygrania tej partii, ale jak zobaczymy, jeszcze wiele się działo. Dzięki mnie przede wszystkim i dzięki mojej grze. Hetman A6. E4. Ten ruch jest dosyć ważny, żeby wziąć pod kontrolę pole D5, ponieważ w ewentualnych wariantach po biciu gonie zbije C7, czarne mają bardzo nieprzyjemny dla białych ruch, czyli skoczek D5 i wykorzystują związanie po linii C. Dlatego Dlatego E4 właśnie bierze pod kontrolę to pole, żeby skoczek na D5 nie mógł tak łatwo skoczyć. Oczywiście białe cały czas próbują uprościć pozycję, mając przewagę materialną, jest to kluczowa sprawa uproszczenia Powodują, że przeciwnik traci kontrę. Pozycja jest prostsza do realizacji, a w tym wypadku dwa pionki przewagi. Oczywiście, po ewentualnej wymianie hetmanów, na przykład, czy innym uproszczeniu pozycji, będzie ta pozycja dosyć łatwa do realizacji. I tu jest ten moment z kolei krytyczny z mojej strony, ponieważ zagrałem fatalny ruch, mimo tego, że on jeszcze obiektywnie trzyma tę wygraną, ale po Hetman C5. Kompletnie przeoczyłem, że czarne grają Hetmanem na D3 i Hetman robi spore zamieszanie w obozie białych, bo atakuje jednocześnie pionka na E4, pionka na B3 i pionka na D4. Dodatkowo mając jeszcze oko na wieżę na C2. Także oczywiście nie było moją intencją wpuszczanie Hetmana na D3. W tym momencie, kiedy Karsen zagrał, właśnie wpadł mi do mojego obozu tym Hetmanem, trochę dopadła mnie panika bo jeszcze taki dosyć zimno-krwisty ruch wieża E1 właśnie dawał, dawał tę wygraną pozycję, znaczy pozostawiał wygraną pozycję dla białych. Jednego pionka co prawda oddajemy, ale później jeszcze będzie można w pewnym momencie może na C7 zbić. W każdym razie to, to nadal jest według komputera, ocena tej pozycji nadal jest wygrana dla białych. Ja natomiast zbiłem na C7 i po raz kolejny jest to przykład tego, jak ważna jest ta prosta taktyka w szachach na wyniku partii, ponieważ po prostym ruchu wieża D7 zarówno Carsen jak i ja przeoczyliśmy, że hetman B6 jest niemożliwe z uwagi na hetman bije C2. Taki prosty trik, ok, no nie jest to jakiś powód do dumy, ale to też oczywiście jest przykładem na to, jak, jak w szachach błyskawicznych szczególnie, ale myślę, że w klasykach i w szybkich też ta prosta taktyka jest ważna. Od ręki Karsten zagrał Hetman b 4, przeoczając jeszcze inny trik. A czy teraz na Hetman bije B6, Hetman bije C2, białe biona na D8 i zostają z figurą więcej? W tym, w tym momencie już raczej większych problemów być nie powinno, ale udało się stworzyć problemy. Nie, nie bójcie się, także zaraz zobaczymy, jak, jak właśnie ładny, na ładnym motywie mi się udało jeszcze stworzyć pewien problem. Dla samego siebie, oczywiście. Goniec e5, o właśnie to też jest fajny moment, z tego, z tego ruchu jestem bardzo zadowolony, bo tak jak mówiłem wcześniej, najprostszą metodą realizacji przewagi jest upraszczanie. Tu jeszcze czarne mają pewną kontrę związaną z dużą liczbą figur na szachownicy, natomiast dzięki temu, że zagrałem goniec e5, ta prosta taktyka, bo wisi zarówno wieża na c8, jak i wieża na d4, także czarne muszą mieć jedną parę wież. Dzięki tej prostej taktyce białe pozbywają się kolejnej figury przeciwnika i dzięki temu tej kontry już takiej dużej nie będzie. Wieża D1 szach, bicie, wieża C2 i teraz no, się nie popisałem po raz kolejny, choć akurat to na szczęście nie było brzemienne w skutkach. Choć najprostszym sposobem było oczywiście uproszczenie pozycji, czyli wymiana najgroźniejszej figury przeciwnikowi, bo Hetman D8, Król H7, Hetman D3 czarne zmuszone są do wymiany Hetmanów, co powoduje, że właściwie mogą się poddać od razu. Ja niestety tego nie zauważyłem. Hetman D4 zagrałem, Hetman F3. Po raz kolejny ten sam motyw, czyli Hetman D8, Król H7 i Hetman D3 szach. Powoduje, że wymiana hetmanów następuje z kompletnie wygraną końcówką. Natomiast biłem na G7 i kolejna krytyczna pozycja. Krytyczna z uwagi na trik taktyczny, na sztuczkę. Czyli to co przeoczyłem, to wieża bije F2. O mało co znowu bym nie spanikował, ale na szczęście y, udało się policzyć dość prosty wariant. No być na F2 oczywiście trzeba, bo grozi mat na G2. Hetman B2, Hetman D1 i ten prosty wariant, o którym mówiłem, to, że po Hetman F1 czarne nie mogą przechodzić do pionkówki Hetman F1, król F1, król G7, B5 i biały pionek ucieka czarny nie jest w stanie czarny król nie jest w stanie wejść do kwadratu pionka B. Carson w związku z tym był zmuszony trzymać hetmane. Na szachownicy po Hetman D2, goniec F6. Skonsolidowałem troszeczkę pozycję, bo goniec już nie będzie słabością taktyczną. Ulubiony motyw Mateusza Bartla, ponieważ jest bardzo ładnie broniony przez Hetmana na F1. Hetman F3 jeszcze kolejna obrona dodatkowej słabości taktycznej, także już białe pozbyły się tych słabości taktycznych, co powoduje, że czarne nie mają żadnej kontry. I ostatnie zadanie przed białymi, przedtem je, e, Przedtem, jak zaczną promować pionka B, to jest jeszcze stworzenie bezpiecznej przystani dla króla na G2. Tu widać, że jeśli staniemy na H3, to tych szachów będzie znacznie mniej. Król będzie bardzo, bardzo ładnie broniony. Hetman B7, dlatego właśnie zagrałem Król H3. Król H7, Hetman D3 szach znowu, żeby nie pozwalając królowi uciec. No tu F6 to niepotrzebnie, kliknąłem. G6, uciec królowi na, na F5 i wziąć aktywny udział w grze, dlatego też Hetman D3 z powrotem, król musi na G8 iść. I G4, bardzo ładny końcowy akord. Tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałem, właśnie ten król, on cały czas chce uciec na F5, a teraz po G4 to pole będzie pod, pod kontrolą i po właściwie dowolnym ruchu czarnych. Carson zagrał Hetman F4, następuje Hetman D8. Tu mój przeciwnik się poddał, ponieważ po król H7, Hetman H8, król G6, Hetman G7 następuje MAT. Także taka fajna, no fajna z mojej strony, nie jest Karsena, fajna partia, która pokazuje ogromną rolę taktyki w szachach. Bo właściwie cały wynik zdecydował się nie na jakichś głębokich ideach strategicznych, nawet nie na przygotowaniu debiutowym, a na prostej taktyce, na paru sztuczkach. Które Karsten przeoczył i w związku z tym przegrał. Zresztą dzięki, dzięki tej partii byłem przez krótki czas bohaterem mediów, no bo wygrana z mistrzem świata, ale zostałem zepchnięty na, dalsze, na dalszą pozycję dosyć szybko przez, przez Pawła Teclafa, którego filmik zrobił furorę w internecie. Polecam, choć polecam oglądać bez dźwięku. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.